To jest podcast Bhakti Kwadrans. Namaste, Radhe Radhe. Moje imię duchowe to Krishna Kirtan. To jest wprowadzenie do podcastu Bhakti Kwadrans. Chciałbym podziękować Anjanie za nagranie mi intro i tych wszystkich zapowiedzi, które słyszałeś na początku i które pojawią się później. Tak jak mówiłem, mam na imię Krishna Kirtan i praktykuję ścieżkę Bhakti, czyli ścieżkę świętej miłości od ponad 25 lat. I jak to bywa w podróży, czasem jest łatwo, a czasem pojawiają się przeciwności, ale zawsze wcześniej czy później znajduję inspiracje w różnych miejscach. I to właśnie tymi inspiracjami w tym podcaście chcę się z Tobą podzielić. Bhakti to ścieżka oddania Bogu i jest ona naturalną skłonnością każdej duszy. Nie jest przekonaniem ani systemem religijnym, którego należy przestrzegać. Bhakti pozwala z otwartym sercem obserwować wszystko, każdą duchową relację możliwą na tej planecie. Sprawia, że bez żadnych obaw nawiązuje się relacje ze szczerymi ludźmi podążającymi tą ścieżką. Jest tylko jedna droga, aby uwolnić się od cierpienia. Trzeba rozwinąć bhakti, czyli premę, czyli miłość do Rady i Kryszny, albowiem kochanie ich jest wieczną rolą duszy. Ignorancja i wynikające z niej cierpienie istnieje tylko wtedy, gdy zabraknie miłości do Rady i Kryszny. Dlatego gdy pokocha się Radę i Krysznę, mrok ignorancji zostaje natychmiast rozproszony. Bhaktivinoda Thakur modli się następującymi słowami. Możesz czcić Krysznę przez wiele lat i nie wydarzy się nic, ale gdy skupisz uwagę na Radice, wtedy Kryszna zacznie biec do ciebie, albowiem Bhakti go pociąga, a Radika jest samą esencją Bhakti. Tak jak tutaj mówi Bhaktivinoda, Radika jest uosobioną miłością, jest tym, co przyciąga samego Boga. Czysta, esencjonalna miłość jest najbardziej atrakcyjna nawet dla Niego. Zapytać wtedy by można, jak rozwinąć taką miłość do Rady i Kryszny. Otóż zależy to przede wszystkim od sanghi, czyli relacji. Jeśli rozwinie się związek z mistrzem duchowym oraz wielbicielami, czyli innymi praktykującymi, którzy mają podobny duchowy nastrój do Ciebie, wtedy będziesz w stanie rozwinąć swój wewnętrzny związek z Bogiem. Dlatego zapraszam Cię do słuchania tych inspiracji na ścieżce świętej miłości. Jai, Jai, Shri Radhe. Radhe Radhe Shyam Sri Radhe 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 Radhe.